Zarząd Starostwa Powiatu Świdnickiego poważnie myśli nad zmianą obecnie działającego z Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. Wicestarosta Alicja Synowska została powołana do pokierowania działaniami zespołu. Jak sama przyznaje, sprawa szpitala jest bardzo ważna i dobrze się stało, że taki zespół powstał, by rozwiązać ten trudny problem. Celem zespołu jest wydanie opinii co do oceny zasadności przekształcenia szpitala Latawiec w Świdnicy. Podkreślam, że co do oceny zasadności, tak? Czyli celem zespołu nie jest podjęcie decyzji o jakichkolwiek zmianach, tylko wydanie opinii takiej oceniającej, czy warto przekształcić szpital w spółkę, czy to coś da, czy szpital będzie się lepiej rozwijał, czy będzie mógł inwestować lepiej, czy wprowadzać nowe poradnie, używać nowych sprzętów, czyli podwyższyć jakość te świadczenia usług, czy nie. Tak na dobrą sprawę, ja dzisiaj nie mogę powiedzieć, tak, czy zarząd jest za prywatyzacją, za przekształceniem. Na pewno nie jest za prywatyzacją, a czy jest za przekształceniem, czy nie, o tym myślę, że podpowie nam też praca tego zespołu. Do prac zespołu zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich środowisk. W skład zespołu wejdą radni powiatowi, dyrektor szpitala i dyrektor Wydziału Zdrowia Świdnickiego Starostwa, a także związki zawodowe i eksperci. Radni Prawa i Sprawiedliwości odmówili jednak udziału w pracach zespołu. Państwo widzicie, PiS reaguje bardzo negatywnie. Od początku zarówno intencją starosty, jak i moją, całego zarządu było to, żeby w pracach zespołu uczestniczyła jak najszersza reprezentacja różnych opcji z rady. Mamy przedstawiciela SLD, pana Henryka Rataja. Czekaliśmy dosyć długo na kandydaturę ze strony PiS-u. W końcu otrzymaliśmy 7 marca takie pismo od radnych klubu PiS, radnych powiatowych, że nie będą uczestniczyć w posiedzeniach tego zespołu i że są przeciwni wszelkim zmianom formy organizacyjnej szpitala Latawiec. Nie mogę tego do końca przyjąć z pełnym zrozumieniem, dlatego że tak naprawdę uczestnicząc w pracach zespołu można przedstawić swoje stanowisko. Właśnie po to jest ten zespół, żeby wychwycić szanse i zagrożenie. Pierwsze spotkanie zespołu ma odbyć się 22 marca tego roku. Omawiana wtedy będzie obecna sytuacja finansowa szpitala, perspektywy na kolejne lata oraz szanse i zagrożenia funkcjonowania szpitala w obecnej konfiguracji, jakim jest ZOS. Zespół ma zakończyć pracę do końca czerwca obecnego roku i przedstawić swoją opinię zarządowi powiatu Świdnica.